Witajcie, z tej strony Sebastian. Mam dzisiaj dla Was taką ciekawostkę. Zdajcie sobie sprawę z tego, że ważny jest wizerunek, czy ważne jest to, w jaki sposób nas ludzie postrzegają. I w Stanach Zjednoczonych to ma naprawdę ogromne wrażenie. Czyli jakim Cię widzą, takim Cię piszą i tak dalej. Ale tutaj to już dochodzi do bardzo groteskowych sytuacji. Kiedyś pokazywaliśmy Wam, czy mówiliśmy o tym, że na przykład osoby, które pracują w szpitalach, czy mają te swoje stroje takie szpitalne, podszywają się nieco pod lekarzy. I na przykład w sklepach chodzą tak ubrani, żeby ktoś myślał, że oni są lekarzami. Ewentualnie lekarze właśnie sami w sobie nie przebierają się wychodząc ze szpitala, tylko chodzą w tym swoim stroju, żeby ludzie ich poważali, bo jak on stoi w kolejce i widać, że to jest lekarz, to go inaczej od razu traktują. I tutaj właśnie coś zabawnego Wam pokażę. Zobaczcie ten samochód. To jest bardzo ładny Cadillac. I zobaczcie, co ten ktoś ma tutaj na lusterku. Za lusterkiem powieszone. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tam jest stetoskop. Jak myślicie, że to jest przypadek, że on zostawił stetoskop w tak bardzo widocznym miejscu? Nie, to nie jest przypadek. To jest właśnie po to, żeby ludzie z daleka widzieli, o, to jest lekarz, on ma kasę, on jest mądry i tak dalej. I on w ten sposób wyrywa sobie laski. I uwierzcie mi, że to jest na porządku dziennym tutaj w Stanach Zjednoczonych, czyli noszenie się z tym, jaką to mamy posady, że jesteśmy lekarzem, właścicielem jakiejś firmy, nie wiem, prawnikiem. Trzeba się z tym nosić na lewo i prawo, żeby każdy to widział i nas podziwiał. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie, bo to jest naprawdę takie, moim zdaniem, przegięcie, tak jak dla mnie właśnie taka groteska, ale to może właśnie świadczyć o tym, jak bardzo tacy pazerni troszkę na popularność są Amerykanie. Trzymajcie się, hej!